Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem troszeczkę w innym miejscu i na nagraniu zobaczycie nie mój ogród, ale miejsce, w którym podziwiam różaneczniki i azalie. Zobaczcie, jak ograniczone są nasze ogrody oraz ile gatunków roślin, kolorów można znaleźć w przyrodzie, których nie znajdziemy normalnie w naszym ogrodzie. Rośliny te rosną tutaj przez wiele lat, są pielęgnowane i cieszą oczy turystów i przechodniów. Wyhodowanie takich okazów wymaga nie tylko cierpliwości, ale również czasu oraz pielęgnacji. Wszystkie te rośliny są po prostu przepiękne. Niestety niektóre z nich jeszcze nie kwitną, dlatego nie możecie ich zobaczyć w pięknej krasie, ale pomimo to zaskakują one swoim wyglądem oraz kolorystyką. Ja przyjechałam tutaj, żeby znaleźć nowe gatunki oraz dla niektórych odmian zobaczyć, jak moje rośliny będą wyglądały po jakimś czasie. Rododendrony, które teraz widzicie na nagraniu, są ode mnie o wiele wyższe. Myślę, że mają powyżej 2 metrów. Niektóre z nich niestety już przekwitły, inne dopiero zaczną kwitnąć, ale zaraz zobaczycie białego rododendrona, którego mam również w swoim ogrodzie. Obecnie ma 3 lata i sięga mi może do kolan. Natomiast te przepiękne okazy już mają dużo, dużo lat. Pokazuje to, jak musimy uważać przy wyborze miejsca dla naszych roślin, ponieważ sadzimy coś, nie zdając sobie sprawy, do jakich gigantycznych rozmiarów może dorosnąć roślina. Azalki, które widzicie, znajdują się w naszych ogrodach. W momencie, kiedy je sadzimy, są też bardzo małe. W tym momencie kwiaty są już na wysokości mojego wzroku. Ten biały rododendron, który jest widoczny na nagraniu, myślę, że już ma około 3 metrów. Jest po prostu śliczny, ale jednocześnie jest on gigantyczny. Zastanawiam się, czy mój kiedykolwiek dorośnie do takich rozmiarów, a jeżeli dorośnie, to jak on będzie wyglądał na moim podwórku i co ja wtedy z nim zrobię. Nie wiem, będę przycinać. Pozostaje mieć nadzieję, że warunki, które ja dostarczam swoim kwiatom w moim ogrodzie, są niewystarczające do tego, aby osiągnęły tak gigantyczne rozmiary. I myślę, że mam troszeczkę racji, ponieważ te, które rosną tutaj, nie dość, że mają dużo przestrzeni, to jeszcze rosną w warunkach zbliżonych do naturalnych, aczkolwiek nie jest to las, więc mogą te warunki się troszeczkę różnić. Zobaczcie, jakie ładne przyrosty. Naprawdę gigantyczny jest ten rododendron, prześliczny. Przepiękne stanowisko z azalkami. Te pomarańczowe są przepiękne. Z tyłu łososiowa. Następne są to azalki, które mam w ogrodzie, ale moje są no może o połowę mniejsze. Widać, że te krzewy są młodsze niż te, które widzieliście poprzednio. A pomiędzy nimi posadzone wrzosy, które będą cieszyły oczy jesienią. Przepiękne, naprawdę. Te pomarańczowe mi się bardzo podobają. Nawet kwiaty, które są nierozłożone, są efektywne. Super. I w sumie jedno z ostatnich miejsc, które chciałam Wam pokazać. Różowy rododendron, żurawki, ten fioletowy, nie wiem czy przekwit, czy zaczyna kwitnąć. Nie, już przekwitnięty. Magnolia, która też już przekwitła. Z tyłu widzicie też rododendrony. Te żurawki tutaj super pasują. No i z tyłu przepiękny różowy okaz rododendrona. Po lewej
pełno owadów. Naprawdę. Super. Super miejsce. Szkoda, że nie wszystkie kwitną. To jest żółty ten, który tutaj jest na wprost. Ale też jest przepiękny, pomimo tego, że jeszcze nie kwitnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę oddałam Wam piękno tego miejsca oraz cieszyliście się widokiem kwiatów, podobnie jak ja. Zapraszam Was na kolejne swoje nagrania. Zobaczymy, czy z ogrodu, czy z jakiejś innej wycieczki. Ale tutaj jeszcze spędzę troszeczkę czasu, nacieszę swoje oczy kolorami, które tutaj występują. Super. Zapraszam na kolejne swoje odcinki. Pa! Słuchajcie, pożegnałam się już, ale znalazłam jeszcze jedną przepiękną roślinę oraz polanę z rododendronami i z tyłu azalki. Naprawdę, wszystko wygląda przepięknie. Szczególnie te żółte mi się podobają. Mam jednego żółtego w ogrodzie. Nie kwitnie, nie wiem dlaczego. Bardzo tego żałuję. Jeżeli w przyszłym roku nie zakwitnie, będę się musiała zaopatrzyć w nowego. Przepiękne miejsce z magnolią. Nie słyszycie, ale bardzo dużo tu owadów bzyczą. Udało mi się znaleźć magnolię, która jeszcze nie przekwitła. Nie jest ona tak okazała, jak inne, które tutaj duże się znajdują, ale jest przepiękna. I płatki nie są całe fioletowe czy tam różowe, ale właśnie ich końce są białe. Wygląda to naprawdę super. I z tyłu niestety biała, która już przekwita.